Generalnie to schowałam paczkę do szafy, bo mama ją wyciągnie gdzieś około, nie wiem, 24 i włoży ją do jej pokoju, bo ja już będę spać o tej godzinie. Także nagram jutro rano reakcję i właśnie wstałam i zobaczyłam, że u mnie też coś leży. I pewnie rodzice się domyślili, że też bym chciała mieć tak zapakowaną paczkę, bo jak sami widzicie, jest mega ładna. I w sumie jestem ciekawa, co mi tutaj zapakowali. Jezu, znowu jedzenie. Ja nie wiem, jak ja będę kulką niedługo. W sumie już trochę jestem. O Jezu. Patrzcie tylko na to. Koszulka Guessa. Idę w niej dzisiaj do szkoły. Tak wygląda koszulka i to jest SK. I to była taka troszeczkę dłuższa, a z przodu taka troszeczkę krótsza i dałoby się ją wcisnąć w spodnie tak tutaj. Ale generalnie moim zdaniem ma taki krój, tak jak widzicie tutaj, tak o. Że wygląda dobrze tak jak wygląda. I mi się bardzo podoba w sumie, ma tutaj takie cekiny dookoła tego napisu. Bardzo fajna, jest taka elegancka, bo mam większość takich sportowych koszulek, a ta jest taka ładna, inna. Generalnie to jest dopiero 7, jeżeli zapytacie, czemu tak wcześnie wstałam, to dlatego, że muszę się pouczyć. A moja siostra poszła na rolaty i powiem wam tak, moją poprosiła, żeby jeszcze nie otwierała tej paczki, także pokażę wam po szkole, znaczy jak ja wrócę ze szkoły, jak będzie ją otwierać, żeby móc to nagrać. Bo nie chciałam wstawać, nie wiem, o tej 5 czy o której, żeby tylko nagrać, jak ona to otwiera. Także jak wrócę ze szkoły, to nagram. Dzisiaj moje perło odmiana, ponieważ robię sobie herbatę zamiast kaka. O Jezus, ale para. Jeżeli chcecie wiedzieć czemu, to wczoraj nawet miałam pierogi. I tak mnie to dzisiaj boli brzuch, że szok, że sobie... Jezus, ale mi ciepło w ręce. Zawsze z rana mi jest tak zimno, że szok. No i generalnie to tak boli mnie brzuch i zrobię sobie herbatę, może im będzie lepiej. Uwaga. To się nazywa dyfuzja. Moi kochani. Czekajcie, idę puszka, bo nie widać. To dyfuzja. O tak. Jak Julia Kostera robi herbatę? Mam nadzieję, że o nim nie zapomnę, jak pójdę na chwilę do innego pokoju. Bo nie wiem, czy wy też tak macie, robić ze sobą herbatę, idziecie do innego pokoju, po czym przychodzicie po godzinie i herbata jest obrzydliwie zimna. Nie mam na dzisiaj lekturę pod tytułem Latarnik. Słuchałam audiobooka w najszybszym tempie na YouTubie, znaczy słuchałam audiobooka w najszybszym tempie i w tym samym czasie czytałam. Ale książki nie wypożyczyłam, więc czytałam to na wolne lektury. Ja nie mam nadziei, że ta kartkówka mnie nie zje, ponieważ się jeszcze wstrzeliłam w piątkę. Jeżeli będę miała słabsze oceny... Jezu, ale mi się świeci na nos. Światło. O, będę tak z Daszkiem. Jeżeli dostanę teraz gorszą ocenę, to może mi się mega pogorszyć ocena z polskiego. Ale nie wiem, tak nie zrozumiałam tej książki w ogóle. Przesłuchałam, przeczytałam streszczenie jeszcze, zrobiłam testy i dalej nie wiem, o co w niej chodziło. Okej, ogólnie to jak przyszłam ze szkoły, to paczka była już rozpakowana i Iga chyba nie mogła się doczekać. Tylko, że był rozpakowany ten papier od zewnątrz, a pudełko jeszcze jest nieotwarte, także możesz teraz otwierać. No i ty opisuj, co tu jest, jak myślisz. Aha. Mogę to otworzyć? Mhm. Powiedz mi, jakie baterie, to może zaraz przyniesiemy jeszcze baterie do tego. Weź to otwórz, ja tylko nie wiem. I to jakieś baterie są, a ty są... Czekaj,
Ty, ja nie widziałam, że ten różne kolory świeci. Bo to nie było żadnego na wystawce, tylko był taki. A zgaśmy to światło od góry. Ty, ale fajne. Później wam pokażemy jeszcze filmik, jak to wyglądać będzie w ciemności, jak będzie już wieczór, co? Także nawet nie trzeba baterii wkładać, bo baterie już były. I w ogóle nie wiem, czy to widać na filmie. O, widać na filmie, że tutaj jeszcze dookoła padają takie. W zależności od koloru padają tutaj takie kolorowe światełka, więc jak będzie ciemno, to będzie bardzo ładnie wyglądać chyba, co? Dobra, pokazuję kolejną rzecz. Dobra, no to może to. Powiedzcie, dlaczego kupiłam te chińskie? No. Bo od kilku dni, tak, od jakiegoś tygodnia mówisz, że zjadłabyś zupkę chińską i nie widziałam, żebyś też sobie kupiła, że kupiłam dwie, się pogniotu, tak, że możemy sobie zrobić zaraz. Mhm. Dobra, tutaj słodycze. Lubuszce? Wzięłam sobie sprinkles, wzięłam każdą inny smak, no, bo nie wiedziałam, którą dobra lubisz. Są. I świąteczna laseczka. Dobra, jeszcze to. Co to jest? Hamburgery? Patrz, można tutaj sobie je składać, no nie? No dlatego to wzięłam. Dobra. Marki Techo. Gumki to są? No. Tak. Jakie ładne. I to. I co to jest? Jak myślisz? Nie czytaj. A czekaj, a co to jest? Czym to się różni? No, tu masz kolor czarny, tu masz szary. Aha. Nie wiem, wzięłam pierwszy lepszy. A dobra, mi tam bez różnicy. Zegarek. Dobra. Co to jest? Dobra, jakiś pierdoły. Dobra, no to mamy tutaj to i... No, dobra, przeczytajmy. Co tu jest? Powiedz, czy spodziewałaś się jakiegoś prezentu jeszcze? Nie, nie spodziewałam się w sumie. Tak? Coś tam mówiłaś, że chyba coś tam kupisz, czy coś tam się dołożysz, ale no nie wiedziałam, że mnie kupisz. Myślałam, że to jest od rodziców. Tak? No serio, i dlatego się tak zdziwiłam, że dostałam dwa prezenty. Jak dostałeś te dwa, to coś powiedziałaś mamie czy coś? Dobra, rozwaliłam opakowanie. Nie, bo myślałam, że w ogóle to jest dla ciebie. Aha, ja bo też, a widziałaś, co ja dostałam, nie? Nie. Coś tam jest jakieś słodycze chyba, no nie? Tak, i koszulkę. Jaką? Głes. Nie widziałam. Mała, umiesz to otworzyć, bo ja się boję, że paznokcie sobie połamie. Udało nam się włożyć baterię. Tu jest napisane, że jest godzina 1:01. I to też się świeci. Jak damy tak, to się świeci na ścianę i tu jest faktycznie 1:01. Ale jak położymy tak, to świeci nam na sufit. I jak Iga sobie to położy na przykład tutaj o koło łóżka, to jak się rano obudzi, to będzie miała tam hologram, chociaż nie wiem, czy to się jakoś tego nie zmienia. Bo tutaj pod spodem są różne kliki i myki. Patrzcie, co odkryłam, tu jest on off i jak dam na on, to patrzcie na to. Ty, spoko, co? A godzina nam się wyświetla, miga. 2:47. Spoko. Ty, ale to jest cudne, patrz. Zmieniają się. O Jezu. Co to było? Kochani, dzięki instrukcji udało nam się ustawić datę oraz godzinę, normalnie 24-godzinną. I jak widać, wyświetla to nam się na suficie, tylko że jest jasno, jest ten... A nie, kurde, jak to zrobić, żeby to się tutaj... Tutaj nie da się w sumie, bo to jest tak po prostu do góry, więc to będzie na suficie się wyświetlać. Tak to specjalnie jest. Żebyś widziała, jak wstajesz, nie? Tu dalej. Można sobie widzieć, okej. Okay. Śpimy sobie elegancko i chcemy wiedzieć, która godzina. Popatrzmy na sufit. O, już 14:52. Dzięki budziku, że mnie poinformowałeś, że jest 14:52. Twoje świeżaki mają dyskotekę. Ej, ale to jest serio ładne. No wiem. Nie wiedziałam, że to będzie kolory zmieniać, ale jest spoko bardzo. W ogóle ty masz te świeżaki, klej, pokaż jeszcze to włączymy obok. I normalnie Iga teraz przez cały grudzień będzie miała tak oświetlony pokój. Ej, przecież mam jeszcze ten, to ma wiesz, kule disco. Dzień dobry. Jest 7 grudnia. Na dzisiaj nie mam praktycznie żadnego materiału, ponieważ po prostu nic się nie działo. Mam jutro sprawdziany z religii. Oto moje notatki. Jedna strona, druga strona, trzecia strona, czwarta strona. Uuu. Ale nie o tym dzisiaj, ponieważ przed
przyszedł, a raczej przyszła do mnie paczka. Prawdopodobnie od widza, stoi teraz tam. I stwierdziłam, że skoro nie mam materiału, to po prostu ją dzisiaj otworzę na tym materiale. Dobra, nie ma tu w zasadzie danych, to mogę sobie tak otworzyć. Na te dwie w sumie będzie dłuższy filmik. I albo mi się wydaje, albo w tym liście jest case, albo nie wiem co, bo jest tutaj coś twardego. Nie wiem, czy to są pieniądze czy coś, ale to jest od Sandry. Sandra, pozdrawiam cię. Dziękuję bardzo za liścik i już go tutaj sprawdzamy. Czekajcie, bo nie chcę nic tutaj przedrzeć czy coś zepsuć, to sobie tak. Ale w liście jest drugi list oraz czekolada. Dziękuję za czekoladę, już naprawdę mam tyle słodyczy. Zresztą sami widzieliście, chociaż to tak naprawdę jest nie wszystko. Bo oprócz Mikołajek dostałam jeszcze z ostatniego spotkania. Jeśli nie chcecie się liczyć, odwróć list. Czyli dostałam donata. Dziękuję za donata i tutaj sprawdzam liście. I nie będę go czytać, ponieważ uważam, że listy są osobiste. Ale są dwie karteczki. Zaraz sobie przeczytam, dziękuję. Jejku, przeczytałam ten list, naprawdę bardzo miły. Jeszcze raz dziękuję ci, Sandra. Naprawdę to jest bardzo miłe i strasznie kochana też jesteś w sumie. I tak lubię tą czekoladę, także też dziękuję bardzo. I naprawdę jesteś mega miła i kochana. Dziękuję. Buziaki dla ciebie. A teraz przejdźmy do paczek, ponieważ paczki to są rzeczy, które widzowie lubią oglądać. Dostałam paczek. Paczka jest od Olgi. Dziękuję, Olga. Wow, wow. Ty, to ja to chyba... jak ja to powinnam otworzyć w sumie? Ohoho, żeby nie przeczyła listu, bo jest na górze list. Jeżeli wyślecie jakąś paczkę i nie chcecie, żeby ona była otwarta na odcinku, to napiszcie mi w niej, żebym jej nie otwierała nigdzie. Ale sądzę, że większość by raczej chciała. Jezu, przewodnik nawet dostałam po tej paczce. Będę teraz jak unboxal na ziemi odpakowywać. Teraz mamy tak. Widać to? Czy... o, jest. Przewodnik po paczce. Tu znajdują się krótkie opisy każdej rzeczy, które się znajdują w pudełku. Znajdzie się tu coś takiego, co oznacza wyjaśnienie w liście. Proszę, abyś wszystko, co jest tu napisane, czytała na głos na odcinku. Dobrze, właśnie to robię. I tutaj mamy... nie wiem, czy list też mam czytać na głos, ale jak chcecie, możecie go sobie przeczytać tutaj, bo jest trochę długi. A czytanie na głos by mi to za długo zacięło... za długo... no wiecie o co chodzi, więc sobie zatrzymajcie, po prostu przeczytajcie. Bardzo cię pozdrawiam i to napisa Olga, tak? Bardzo cię pozdrawiam, Olga, dziękuję bardzo. Nie kojarzę w ogóle tego kanału, bardzo mi przykro, tu jest nazwa tego kanału. I niestety nie kojarzę. Próbujmy ogarnąć, o co chodzi w tej paczuszce. Pierwsze. Może autograf z dedykacją na zdjęciu. Nie wiem, czy będę odsyłać, czy mogę odsyłać, ale na pewno coś rozmyślę nad tym, położę sobie tutaj póki co. No i tak, mamy tutaj u góry siano, także porządek. Ej, tu już są świąteczne rzeczy. Wow, 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 sianko. Ej, czekajcie, bo tutaj się zaplątały jeszcze różne takie. I tutaj czekajcie, bo muszę ogarnąć, o co chodzi, tak? Dobra, proszę, lepszą jakość. No i zaczynamy tutaj odpakowanie paczki. Generalnie to szukamy teraz jedyneczki. To jest chyba tak, to jest jedynka, ponieważ tutaj odpadł. I... Jezu, ale popatrzcie, jaki on jest śliczny, w sensie jest troszeczkę teraz brudny od tego całego tego. Nie, on nie jest sam zrobiony. O, mi zrobiony na szydełku, co prawda nie przeze mnie, ale przez bardzo lubną panią, która tak jak ja jest z Elbląga. Bardzo dziękuję, bardzo ładny misio. Z dwójka. Takie typowe bransoletki, jak byłam młodsza, to nosiłam takie, to był mój styl, kochani. Taki mam styl i tu jest tutaj napisane. Jedna niebieska, fajnie się błyszczy. Moja ocena 7 na 10. Druga fioletowa, ze złoto-różowymi plamkami, które ja zrobiłam. O, zaraz wam pokażę w sumie. Ze swoich prac nie będę oceniać, ocenię zostawiam tobie. Ja daję 10 na 10, ja każdą będę dawała 10 na 10, bo dla mnie w ogóle wszystko, co robicie, jest naprawdę bardzo kochane. No, moje w ogóle wszystkie są 10 na 10, patrzcie, bardzo fajne, słodkie. W sumie to w nich zostanę do końca, czekajcie, odkleję tą dwójkę tylko. I zostaję w nich do końca odcinka, nie ma bata, nie ściągam tego. Czeka. Spinner, wiem, że masz już jednego spinnera z twojego musicali, więc ozdobiłam. Na początku był cały niebieski, ciężko było mi określić...
o co mi chodzi z tym mruganiem, ale mam nadzieję, że zrozumiałaś, bo naprawdę Cię kocham. Bardzo miłe i trójeczka. Uwielbiam, jak puszczę oczko w ten bardzo śmieszny sposób. Otwierasz wtedy usta i zawsze mnie to bawi. Przed otworzeniem zrób to dla mnie, proszę. Ja tak trochę z tej perspektywy, ponieważ no, otwieram to na ziemi, także uwaga. Nie wiem czemu. To dla Ciebie, Olga. Kochani, jestem w trakcie montowania i kiedy przerzucałam pliki na komputer, coś mi się ciało i nie grało. Tylko, że jak już je przerzuciłam, to zobaczyłam i wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. I teraz w trakcie montowania zobaczyłam, że filmik jest ucięty na momencie, chyba po tym spinnerze od Olgi, a było jeszcze... Były w ogóle jeszcze cztery inne rzeczy i naprawdę mega mi jest przykro, bo ja to wszystko odpakowałam, naprawdę komentowałam i po prostu nie ma tego filmu, bo się skopiował inny i nic na to nie poradzę, ale mogę Wam szybko tutaj pokazać, co dostałam między innymi. Naprawdę przepraszam, Olga, ale naprawdę doceniam to, co zrobiłaś i teraz jeszcze szybciutko pokażę. Pamiętam rzeczą, którą dostałam, to była taka podusia, ona jest dalej w tym sianku, a na niej był zawieszony taki naszyjnik. To jest napis, nie wiem czy jest tak z tej strony, tylko że jest do góry nogami. Loft czy coś takiego. I to też bardzo fajnie, bo to własnoręcznie zrobiła Olga. Dalej to było ozdobek z koralików. Dziewczyna powiedziała, że lubi pizzę, że się ze mną podzieli. To jest podstawka pod kubek. Bardzo fajna. Tak samo jak mega kreatywny jest ten przycisk. Mega fajny jest ten prezent. No i w końcu musi być coś vlogmas, nie? Świąteczna choinka i prezent. Kolejną rzeczą, którą dostałam, to jest taka właśnie piłka z gumek, bo często robię sobie warkocze na noc i po prostu ściągam sobie gumkę i mam gumkę do zaplecenia warkocza. To też bardzo miłe i to też zrobię sama. Oraz popatrzcie na to, jaki fajny renifer, to w ogóle od A do Z zrobiła sama, od samego początku do końca. Oraz już chyba prawie ostatnie rzeczy, to są takie kolczyki. Też fajne, pomysłowe bardzo, były w takim pudełeczku. I końcówka to taka poduszka, też jest troszeczkę od tego sianka brudna, z przyciskiem YouTube'a, a z tyłu moje inicjały. Oraz jeszcze jedna rzecz, która się zepsuła przy transporcie, podejrzewam, ponieważ już taką dostałam. Strzały, bo to leżało gdzieś po jednym końcu, to po drugim końcu i się zastanawiam, co to jest, ale później zobaczyłam, wzięłam to, zobaczyłam tu, widzę to, o, zobaczyłam takie coś, no i się domyśliłam, że to jest od tego. Także musicie jakoś inaczej pakować te rzeczy, ponieważ to się wszystko przy transporcie psuje. Ale bardzo dziękuję, Olga, i przepraszam, że to nie jest do końca pokazane, bo mi też bardzo przykro, po prostu się coś zepsuło i naprawdę przepraszam. Jeszcze raz Was kocham, dzięki za obejrzenie tego vlogmasa i widzimy się za dwa dni. Co ja zrobiłam?